Doktor Przemysław Ciepiela to specjalista z Kliniki Bocian w Szczecinie. Dzisiaj porozmawiamy o hormonie AMH. Zapraszam. AMH stało się w tej chwili kluczowym markerem rezerwy jajnikowej. Ta rezerwa jajnikowa mówi nam, ile mniej więcej mamy jeszcze czasu do tego, żeby zajść w ciążę. W latach? W miesiącach? I tak, i tak. Mhm. Dlatego, że to, co jest najważniejsze, nie ma jednorazowej jakby takiej normy dla każdej konkretnej pacjentki. Normę trzeba było przyjąć w zależności od wieku. Ono sobie pewnie zaraz jeszcze powiemy. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to jest to, czy dowiadujemy się, czy ta rezerwa jest już za mała i powinniśmy się spieszyć, powinniśmy przyspieszyć decyzję o zachodzeniu w ciąży, czy mamy spokojnie jeszcze czas. Zatem to AMH nam mówi o tym, czy przystąpić do tych planów prokreacyjnych nieco wcześniej, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby trochę jeszcze poczekać. A czy może nam odpowiedzieć na pytanie, czy jestem płodna, czy nie jestem płodna? To, co najważniejsze, AMH jest markerem rezerwy jajnikowej. Dotyczy liczby pęcherzyków, nie jakości pęcherzyków. Póki są miesiączki, póki są owulacje, kobieta jest płodna. Czyli potencjalnie, mówmy się, do tego 40 roku życia, bez problemu pacjentka powinna, czy kobieta powinna zachodzić w ciążę. Czy dobrze rozumiem, czy nawet z niskim poziomem hormonu AMH możemy zachodzić w ciążę? Jak najbardziej tak. Jeżeli są regularne miesiączki, jeśli są owulacje, to jeżeli nawet jest to osoba z niską rezerwą jajnikową, mająca 32-35 lat, ma dokładnie tę samą szansę na uzyskanie ciąży, co i rówieśniczka mająca AMH 2-3 razy większe. Badanie hormonu AMH najlepiej wykonać w jednej z naszych klinik. Dlaczego? Po pierwsze, specjalizujemy się w leczeniu niepłodności i nasze laboratoria działają tak, aby dawać precyzyjne wyniki naszym lekarzom. A po drugie, wynik otrzymacie już po godzinie. Wracamy do rozmowy. Badanie AMH stało się bardzo popularne. Badanie AMH funkcjonuje jako tak zwana ocena płodności kobiety. De facto, jeżeli poczytamy sobie, jeżeli zrozumiemy, co chodzi w tym AMH, to jest tylko i wyłącznie kwestia rezerwy jajnikowej i kwestia liczby dostępnych pęcherzyków w samym jajniku. Nie daje nam informacji o jakości komórek jajowych, nie daje nam możliwości informacji o kompetencji samych komórek jajowych. Mówi nam tylko i wyłącznie, czy jajnik w jakim jest stanie, jaką ilością pęcherzyków dysponuje. To wszystko. Natomiast wiadomo, że w internecie jest strasznie dużo różnych informacji. I to, co jest najgorsze dla pacjentek, to jest to, że mamy informacje dobre, niedobre, informacje zupełnie błędne. I w tym całym miszmaszu ciężko znaleźć to i przesiać je tak, żeby znaleźć informacje prawidłowe. Więc powiedziałbym to, że to jest pewne uproszczenie i to nie do końca jest prawda. Także AMH mówi o pewnym czasie, natomiast nie mówi o pewnym potencjale czy kompetencjach komórek jajowych. Najważniejszą informacją, jeśli chodzi o jakość, to jest wiek kobiety. Także kobieta 25-letnia, już bez względu na to AMH, ma takie same szanse na się ciąże wysokie, bez względu na to, jakie ma to stężenie AMH. Pani Patrycja na naszej facebookowej grupie Pragnąc Dziecka zadała następujące pytanie. Dziewczyny, AMH 2,62. Mam 28 lat. Co sądzicie o takim wyniku? Pani Patrycja pyta dziewczyn. I to jest największy problem w tym wszystkim, bo pacjentki łączą się w grupy i nawzajem wymieniają się informacjami. One są często bardzo informacjami takimi praktycznymi, i często odciętymi, powiedzmy, od naszych merytorycznych podejrzeń, choć od samego lekarza. Proszę zwrócić uwagę, że my chcemy być praktyczni, no musimy wiedzieć, co zrobić w danym momencie. Tak jest, natomiast ważne jest to, że fajnie byłoby, gdyby to pytanie, dziewczyny, mam 2,6, mój lekarz powiedział to i to. To byłoby bardzo fajną rzeczą. Po pierwsze, ciężko powiedzieć o realnych normach AMH. Dlatego też, zastanawiając się przed tym naszym spotkaniem, co powiedzieć w takiej sytuacji, umówmy się, że tym punktem odcięcia będzie 35 rok życia kobiety i umówmy się, że wszystko, co będzie do 35 roku życia poniżej 1,5 nanogram na mililitr AMH, to będzie niskie AMH. W największym skrócie. Żeby nie zadawać, że tak powiem, mnóstwa ilości informacji, stężeń, w zależności od wieku, takie rzeczy, tak będzie najłatwiej. Natomiast po 35 roku życia wszystko, co będzie poniżej 1, będzie niską rezerwą jajnikową. I tak, taki chciałbym przekaz jakby, bo to będzie najłatwiejsze. I teraz mam tu pacjentkę 20-letnią. 28 lat. No i właśnie, co pani Patrycji możemy odpowiedzieć? Co prawda... Po pierwsze, 2,6 nanogram na mililitr, czy są inne jednostki. To bardzo ważne. Po drugie, dla mnie jest to bardzo fajna rezerwa jajnikowa. Ta informacja tylko mówi, ok, pani Patrycjo, ma pani czas. Ma pani czas, żeby spokojnie postarać się o ciążę. Nie musi pani przyspieszać tych decyzji o tym, żeby w tą ciążę zachodzić, jeśli pani teraz nie ma takich planów. To jest bardzo dobry wynik. Czyli co, taka pacjentka nie powinna się diagnozować, nie powinna sprawdzać? O pani Patrycji absolutnie nic nie wiemy. Okay. Nie wiemy, czy stała się od roku, czy od miesiąca, czy od tygodnia. Tak, ale jeżeli pani Patrycja nie stara się o ciążę,
przeczytała w internecie, że można sobie zrobić takie badanie, nawet warto je zrobić, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie będę miała problemów z niepłodnością, to czy ona, czy ten wynik może ją uspokoić na tyle, żeby nie podejmowała żadnych dalszych kroków? Jak najbardziej tak. Kolejne pytanie z naszej facebookowej grupy. Tym razem od pani Lenki. Dziewczyny, moje AMH 9-15. Czy to dobry wynik? Mam 33 lata. I ten wynik już jest, nie jest wynikiem dobrym. I teraz tak, znowu, dlaczego mimo, dużo jest za dużo? Bo właśnie, co znaczy jest wysoki? Dziewczyny, jeżeli to do was kieruję. Tak, nie jesteśmy, tak jest. Pan doktor nie jest adresatem tego pytania, ale... Do pacjentek. AMH również może być za wysokie. Trwają w tej chwili dyskusje, w którym momencie stężenia AMH, bo będziemy mówić o policystycznych jajnikach. Przyjmuje się 4,2, 4,7, że to już moment, kiedy powinniśmy rozpoznawać policystyczne jajniki, przy czym zaznaczam, cały czas to nie jest kryterium rozpoznania zespołu policystycznych jajników. I teraz tak, co mi mówi ta osoba, która ma 33 lata i AMH aż 9? Mówi mi to, że zapewne na USG zobaczę bardzo dużą ilość pęcherzyków. Jeżeli jest bardzo duża ilość pęcherzyków, to nie jest tak, że ten jajnik jest zdrowy. W tym momencie bym poszukał przyczyn, dlaczego on jest niezdrowy. Jeżeli ma bardzo dużo pęcherzyków, to w tym momencie prawdopodobnie pani Lenka ma wysokie poziomy hormonów męskich, androgenów, androstendionu, testosteronu, to jest jakby jedna rzecz i te pęcherzyki nie czują się tam dobrze. W związku z tym trzeba by poszukać przyczyn metabolicznych. Czyli to, co chciałbym powiedzieć w tym momencie, jeżeli widzę pacjenta, który ma powyżej, umówmy się, 4, 5, 18, 20 AMH, poszukajmy problemów metabolicznych, dlatego że jajnik jest ofiarą. Mamy chorobę gdzie indziej, a mamy objaw ginekologiczny. I całym, powiedzmy, może nie tragedią, ale problemem polega na tym, że my stykamy się z problemami, które dotyczą jak będzie innych działek, innych lekarzy. Ja bardzo w tej chwili często zajmuję się bardziej zaburzeniami gospodarki węglowodanowej niż realnie zaburzeniami siączkowania, bo tam jest problem. Czyli my widzimy objaw choroby, która jest zupełnie gdzie indziej. U pani Lenki zapytałbym się, pani Lenko, czy pani jest otyła, czy ma pani problem ze zrzuceniem masy ciała, czy jest tak, że pani jak zje, to pani podsypia, bo to pośrednio daje mi informację, ok, tutaj, że mam AMH 9, mam pacjentkę, która najprawdopodobniej w 9% na 10 ma insulinooporność, ma zaburzenie gospodarki węglowodanowej i to, co my widzimy na USG, to nie jest super potencjał, bo tam jest mnóstwo pęcherzyków, tylko to jest informacja, coś jest nie tak i należy pacjentkę wyprostować, zanim pójdziemy gdziekolwiek indziej. Więc dla mnie AMH też może być za wysokie. Jeżeli interesuje was temat AMH, a nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, koniecznie zróbcie to, dlatego że w kolejnych tygodniach będziemy do niego wracać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.